Dzisiaj opowiem Wam o tym, jaka jest praca, płaca i jakie są urzędy pracy w stosunku do polskich obywateli. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że PiS Was oszukuje. To, co oni mówią, to nie jest prawda. Mówią oni kwotę brutto, 4000 brutto, 3000 brutto, ale ile z tego jest netto na rękę? To musicie wiedzieć. Przede wszystkim, im wyższa kwota brutto, tym więcej podatku Wam zapierdolą. Będziecie mieli mniej na rękę. Weźmy przykład. Pracowałem w Częstochowie, miałem 3655 zł brutto, a na rękę miałem 2600. Ile zajebali podatku? Ponad 1000 zł. To znaczy, że jeżeli tu będzie kwota 3000 brutto, to na rękę będziecie mieli około 2000. 2200 być może. Więc to nie jest tak, że będzie 3000 pensja. Tak samo 4000. 4000 brutto to będzie jakieś 2500-2800 na rękę. Więc nie dajcie się oszukać. Ja tam nie interesuję się polityką, ale mam jej serdecznie dosyć. Musicie też wiedzieć, jakie są zarobki w Polsce. Najmniejsze wynagrodzenie to jest 1633 zł za pracę na jedną zmianę. Ale ja dostałem ofertę pracy z urzędu pracy do firmy Daftona na magazyniera, dokładnie na operatora wózków widłowych, gdzie wynagrodzenie sięgało 1800 zł na rękę plus soboty i nadgodziny. No to wtedy można byłoby się zmieścić w okolicach 2000. Ale praca na 3 zmiany, 6 dni w tygodniu i jeszcze trzeba dojeżdżać własnym transportem. Czyli by to wychodziło 70 km w obie strony codziennie, 22-23 dni w miesiącu i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę paliwo. Ja miałem wtedy BMW, spalała mi ona 8-9 litrów na setkę, a gdyby tak wziąć na 70 km, to by wychodziło jakieś 5-6 litrów po 5 zł co najmniej. To wychodzi około 25-30 zł dniówki paliwa. Razy 20 tam parę dni, to jest ponad 600 zł samego paliwa. I z 1700 czy tam 2000 odjąć koszty paliwa, no to wychodzi ile? 1400 zł. I za tyle trzeba byłoby iść pracować na 3 zmiany 6 dni w tygodniu. Oczywiście odmówiłem. No co będę kurwa samochód katował i co będę siebie męczył, codziennie dojeżdżać, codziennie się męczyć, no z tyranem przychodzić, znowu zegar biologiczny trzeba byłoby przestawić jak w Częstochowie, no to odmówiłem. A oni wiecie co? Wyrejestrowali mnie z urzędu pracy na 4 miesiące, na 120 dni. Ja pierdolę taki interes, kurwa. Jak ja mam się męczyć, dojeżdżać, potem kurwa czekać miesiąc czasu na wypłatę, to wiecie co, to ja pierdolę. To lepiej sobie samemu szukać na własną rękę roboty niż przez urząd pracy. Tak naprawdę wcale bezrobocie nie maleje, tylko wtedy zmniejszają się słupki, dlatego że jest więcej osób wyrejestrowanych z pośredniaka. Wcale nie maleje żadne bezrobocie, nie jest ono poniżej tam 5-4%, jak oni opowiadają. To są jakieś bajki. Nie wierzcie w to i przede wszystkim nie dajcie się oszukać nikomu, ani z urzędom pracy, ani pracodawcom, ani politykom, nikomu. Bo to oni tylko szukają takich naiwniaków, co pójdą na nich zagłosują. Ja wiem, że PiS wygra, bo kurwom daje 500+, seniorom daje darmowe leki, 300+ wyprawka, 1000 zł za urodzenie przez miesiąc, co miesiąc przez cały rok, a to wszystko jest wina Kosiniaka-Kamysza.
Co jeszcze? Dodatki te becikowe, no najróżniejsze. No, w tej chwili to młode matki mają raj. Najgorzej mają młodzi faceci, którzy nie mają pracy i potem są związani alimentami. Muszą mi się odsiedzieć, a jak, bo nie mają za co zapłacić. Taka jest prawda. Prawda jest taka, że dziewczyna nie chce mieć chłopaka, który albo jest bezrobotny, albo który zarabia tam 1700-2000 na rękę. One szukają facetów z kasą konkretną, który zarabia minimum 3-4 tysiące na rękę. Bo tak mi powiedziała kiedyś dziewczyna z tej Rudy Śląskiej, co z nią się spotykałem, i powiedziała mi, że wiesz co, na jedno dziecko i samotną matkę, jakbyś chciał rodzinę utrzymać, to te 3-4 tysiące na rękę musiałbyś minimum zarabiać. No, tak powiedziała. Ja mówię, no to słuchaj, to ty jesteś ze mną dla kasy, czy dla miłości? Nic nie odpowiedziała, ale ja wiedziałem swoje. Po prostu. Dziewczyny szukają facetów z kasą, z ładną pensją, minimum 3-4 tysiące na rękę, z zajebistym samochodem i najlepiej jeszcze z własnym mieszkaniem. O, a już jak masz dom, to już kurwa, to jesteś bogol jak chuj. Takich właśnie laski szukają. A jak jesteś bezrobotny, z małą pensyjką, na przykład jesteś na rencie i dorabiasz sobie w ochronie tam 5 zł na godzinę na rękę, no to zapomnij, żeby cię jakakolwiek dziewczyna chciała, chyba że sama jest rentą. No, jak widzicie, włosy są Gohana, bluza mojego ulubionego idola, mojego ulubionego anime Dragon Ball Z. I powiem wam tylko tyle. Ja już nigdy w życiu nie dam się kobiecie naciągnąć. Nigdy w życiu. Tyle pieniędzy, ile ja przez nie straciłem, to już głowa mała. I tak samo jest ze wszystkimi innymi. Nieważne, czy to młoda, czy to stara, czy to samotna, czy to rozwódka, czy z dzieckiem, czy bezdzietna, czy bezpłodna. Nie ma znaczenia. One szukają facetów z kasą i wszystko na ten temat. W innych filmikach będę starał się opowiadać inne historie. Przede wszystkim będę starał się mówić takie historie, których jeszcze nie słyszeliście. Zawsze będzie coś nowego. No, dzisiaj było o urzędach pracy, o płacy, o pracodawcach. A właśnie, pracodawcy, jeszcze więcej o nich opowiem. Starałem się o pracę jako informatyk, jako grafik komputerowy. Mimo że to jest mój kierunek wykształcenia, to niestety nie mam w tym kierunku doświadczenia w pracy. Ale zgłosiłem się, pojechałem na rozmowę kwalifikacyjną, ładnie ubrany, teczuszka, CV, proszę bardzo. Patrzę, że tak trochę pusto. No co ja zrobię? Jestem świeżo po szkole. Wykształcenie takie mam, jakie państwo wymagacie, informatyczne. Jeśli chodzi o moje umiejętności z komputerem, są bardzo duże. Mam prawo jazdy kategorii B, własny samochód, także z dojazdem nie ma problemu. A to pan nie jest miejscowy? No nie, no mieszkam 25 km od Wrocławka. I tak mówią, słuchają. I wysłuchali mnie i powiedzieli, że no wie pan co, no może jest pan cudownym dzieckiem, ale na pana miejsce starają się też inni kandydaci. I od każdego kandydata oczekujemy próbki z umiejętności. To znaczy, niech pan wejdzie na naszą stronę, pozna naszą firmę i na podstawie tego, czego pan tam się dowie, proszę zrobić jakiś plakat. Ma pan do dyspozycji albo plakat do wydrukowania, albo prezentację multimedialną, że przedstawiające naszą firmę. Tak, żeby jak najbardziej zachęcić klientów do korzystania z naszej oferty. No dobra, nie ma problemu. Ile mam na to czasu? Damy panu 3 dni. A jeżeli zrobię wcześniej? Może pan przyjść wcześniej. No dobra.
zrobiłem, żeby ich zaskoczyć. I prezentację multimedialną, i plakat wydrukowałem. Jako jedyny na 5 osób przyniosłem dwie prace. I on do mnie mówi, że odezwie się do mnie w ciągu tam paru dni. Mija tydzień i nic. W końcu się wkurwiłem i zadzwoniłem. Mówię, że jest, dzwonię odnośnie propozycji pracy. Dokładnie to miał być staż. To miał być staż u nich, nie praca. A jak wiadomo, stażysta uczy się fachu. On nie jest wykwalifikowanym pracownikiem, który ma już wszystko umieć. No i dzwonię i mówię tak, że dzwonię odnośnie tej propozycji pracy. Zaniosłem Państwu dwie formy. Prezentacja multimedialna i plakat. I chciałbym się dowiedzieć, czy Państwo już to przejrzeli wszystko i czy moja kandydatura będzie pozytywna. A oni mówią, że no, bardzo nam się podoba Pański projekt. Bardzo podoba nam się Pański projekt, ale niestety wybraliśmy już kogoś, kto jest miejscowy. Mieszka dosłownie 5 minut jazdy samochodem. Aha, no dobra. To dlatego Państwo się nie odzywali tydzień czasu? No, widocznie zapomnieliśmy. No to ja Wam przypomniałem. Dobrze, do widzenia. Widzicie, człowiek jeździ, traci paliwo, traci czas, traci nadzieję, traci tusz i traci chęci już nawet szukania dalszej pracy. Takie są właśnie wredni ludzie. Wymagają nie wiadomo czego, jakich chuj wie wymagań. Chcieliby tak, młodego, po szkole, z 5 lat doświadczenia, mieszkający na miejscu, najlepiej to gotowy do pracy pod 10-12 godzin, 6 dni w tygodniu. A kurwa by chcieli za grosze. Tyrać za grosze. Takie są fakty. Ja pracowałem w Częstochowie na stanowisku magazyniera. Praca na 3 zmiany. 1800 zł do ręki. No i ewentualnie plus nadgodziny i soboty. Zakład był w porządku, dlatego że nadgodziny liczyli 50%, a wolne soboty 100%. I tak pocisnąłem, pierwsza wypłata była 2600. Później było 2800. Trzecia była 3700, dlatego że pocisnąłem cały tydzień po 12 godzin. Po 4 nadgodziny do każdego dnia. A nawet raz mi się zdarzyło robić od pierwszej w nocy do 14 w południe, czyli 13 godzin. Taki byłem sumienny pracownik. Takich łosi i jeleni to oni właśnie chcieli. Tyle tylko, że oni chcieli robić na swój sposób tak, że strykali umowami tymczasowymi. Czyli na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku. A wiecie, ja wynajmowałem mieszkanie i osoba, która mi je udostępniała za kasę, chciała umowę długotrwałą. Chciała umowę na rok albo na stałe. Ja mu przyniosłem pierwszą umowę na miesiąc, potem na 3 miesiące. Facet się wkurwił i powiedział: proszę pana, mówił pan, że przyniesie pan umowę długotrwałą, a tutaj widzę, są umowy krótkotrwałe. Wie pan co, ja sobie porozmawiam z moim pracodawcą, z moim szefem, liderem zmiany i jeśli coś będę wiedział, to się do pana odezwę. Poszedłem do mojego lidera, powiedziałem mu, jak sprawa wygląda, a on mówi, że niestety, ale w naszej firmie nikomu nie dajemy innych umów jak na miesiąc, 3, 6 i 12 i dopiero na stałe. No to bardzo mi przykro, ale jeżeli stracę mieszkanie i właściciel mi je wymówi, to ja już nie będę mógł u Państwa pracować, bo nie będę miał gdzie mieszkać. Także jeżeli Państwu zależy na lojalnym pracowniku, na konkretnym pracowniku, to poproszę o zrobienie dla mnie wyjątku. I danie mi tej umowy długotrwałej. Chyba że Państwo mnie nie chcą na stałe, no to ja się prosić nie będę. Także daję Panu czas do zastanowienia się tam 4 dni, bo za tyle kończyła się umowa. Bo to było 26 czy 7 sierpnia, a do końca sierpnia, do początku września miałem umowę. On do mnie mówi, że niestety, ale nie możemy się zgodzić. No to nic. Porobię jeszcze te kilka dni
i dziękuję Państwu za współpracę. No i nie miałem wyboru. Musiałem zjechać z Częstochowy, wrócić do siebie. I teraz tu bieduję, koczuję, nie miałem robotę, ale na pół roku i tak łapałem roboty na pół roku, na 5 miesięcy, tak se dorabiałem. I jak poznałem tę pierdoloną szmatę z Ciechocinka, to ona nie patrzyła na nic. Czy ja zarabiam tyle, czy pracuję tyle, czy mam ciężko. To ona chciała kasy, kasy, kasy i kasy. I nic ją nic nie obchodziło, tylko ona sama, jej dobro i dobro jej dziecka. A ona się nie liczyła z tym, że ja nie mam kasy, że na rachunki mi zabraknie. Liczyło się tylko dla niej to, żeby Maja miała co jeść i ona, żeby miała za co zapłacić światło, gaz i tak dalej. Takie jest właśnie życie. Jeśli chodzi o filmik z stylu pijanego mistrza, chciałem go zrobić, ale niestety samemu jest ciężko to nagrywać, dlatego że kamera jest albo na górze, albo na dole i widać mnie albo połowę góry, albo połowę dołu. To musi być osoba, która będzie obracała się i tak jak profesjonalista nagrywała. Ja sam tego nie zrobię. Jeśli kogoś znajdę, jeśli ktoś zechce ze mną tak zrobić, no to wtedy nagram taki filmik, ale nie spodziewajcie się, że to się stanie szybko. Będę robił, co będę mógł, będę nagrywał tak jak teraz. Położyłem telefon sobie na drzwiczki samochodu, samowyzwalacz, 5 sekund i samo się nagrywa. To nic nie muszę robić, ale jak miałbym znaleźć kogoś, żeby to ze mną, wiecie, wywiad przeprowadzała czy coś, no to jest ciężko. Ale staram się, robię co tylko mogę. Zauważyłem dużo subskrypcji więcej, jestem Wam za to cholernie wdzięczny, naprawdę, aż miło, bo miałem na początku chyba tam 708, a już mam 725, no ale do 1000 jeszcze trochę brakuje. Postaram się wstawić filmik, taki konkretny, pokazujący wszystkie moje umiejętności odnośnie treningów moich, ale brakuje tylko jednego elementu, akrobatyki. Chciałbym nauczyć się salta do przodu, do tyłu i przerzutu do tyłu na rękach tego flaka, jak ktoś tam wymyślił. Ale niestety samemu trochę nie mam warunków do tego, nie ma kto mnie asekurować. Sam kiedyś ćwiczyłem na hali, to o mało sobie karku nie połamałem. Mogę Wam pokazać te filmiki, to będzie przestroga, jak nie ćwiczyć salt. Bo naprawdę 3 tygodnie musiałem karczycho leczyć. Myślałem, że mam je złamane, bo nie mogłem ruszyć ani w prawo, ani w lewo, a do tyłu to już zapomnij. Ale na szczęście wszystko się udało, wszystko się pogoiło i powiedziałem sobie, nigdy więcej sam akrobatyki nie będę ćwiczył. Bo można albo się połamać, albo naprawdę się zabić. To nie są żarty. I jeśli macie propozycje filmików, piszcie w komentarzach. Będę nagrywał, będę Was słuchał, bo najważniejsze dla kanału jest to, aby słuchać swoich widzów. Aby z nimi pisać, mieć kontakt, odpisywać na wiadomości i żeby się wtedy kanał rozwijał, no i żeby jakaś tam, wiecie, sympatia była do subskrybujących, nie? Dobra, to wszystko. Niech moc będzie z Wami.